zmieniło się. Jak tam? Powolutku. Powolutku? Troszkę wam się pozmieniało tutaj na lepsze. No, poszło. To dobrze. Dzień dobry. Ktoś nas podsłuchuje. No, pogadamy, to pogadaliśmy. To jest wania i zabawa, nie? No ile tu jest kompet? 4,50? Małe. Tak. Chociaż jedna za branżą nie biła. Nie, nie. To jest fajnie ponownie. Być. Czuję. Ty? No. Mama? No, play it? Like it? Nie. Sure. Yeah? Yes. Spanish. Spain. Like a Spain. Nie ma tego. Co jest to? Dobrze? Czemu nie? Co mnie za... Co? Ławeczka. Najlepiej się czuje to. A ty musisz wszystko kręcić. Starych zawodników. Znaczy starych, młodych. Nie, ale gdzieś teraz pojechał. Młodych. Spokojnie. Jeszcze kilka meczów. Już powiedziałem, że na play-offy się szykuje. Na play-offy. To jeszcze nie wiem, w której... Tylko w której grupie. Tylko w której grupie właśnie, nie? A to już dzisiaj będziesz wiedział. Jeszcze dzisiaj nie. Zdrowie jest? Jest, u trenera? Dobrze wszystko? Powiem się, że ciekawe widowisko przed nami, ale jaki będzie wynik, to ciężko mi powiedzieć. Przyjechałem tu z racji tego, że mam dużo wolnego czasu, żeby zobaczyć dwie drużyny, z którymi często się spotykałem, w Koronie nawet pracowałem, a Termalika wiem, że to jest bliski wyjazd dla koroniarzy i zobaczymy. No, jestem pełen szacunku tego, co tu widzę, bo jestem pierwszy raz na tym stadionie, gdzie właściciele poświęcili dużo czasu, środków, prawda, i dopięli swojego, bo mają stadion, mają ekstraklasę, no i teraz biją się o tą ekstraklasę. Kilku starych znajomych wśród piłkarzy, zarówno w Termalice, jak i w Koronie, to za kogo dzisiaj bardziej pan trzyma kciuki? O, nie wiem, na pewno za bliżej mi do Korony, bo tam pracowałem, prawda, i przeżyłem piękne chwile i chciałbym, żeby te dwie drużyny się utrzymały, a jak będzie, no to zobaczymy. Kibic Korony wśród kolejki kibiców Termaliki. Jak to się stało, że właśnie zaraz w tym miejscu? Z szalikiem. Koronie kibicuję już od lat, a Termalika jest powiedzmy od 5-6, a Korona jest od 15-20 dla mnie. Dlatego ważniejsza jest Korona, chociaż sercem też z Termaliką. Mieszka pan gdzieś tutaj w okolicach? Mieszkam w Tarnowie, czyli niedaleko. Czyli z tego powodu pan też chciał podwójnie przejechać pewnie na ten mecz. Korona gra blisko Tarnowa. Blisko Tarnowa, akurat mi się udało, bo robię za granicą, mam teraz wolny. To jest dla mnie taki podwójny sukces. Czyli dzisiaj 3 punkty dla Korony i będzie sukces potrójny. Tak myślę, bo bardziej potrzebuję punktów niż nie cieczę. Kibice Korony Kielce pod stadionem Termaliki. Oczywiście. Jakie nastroje przed meczem? Oczywiście wygrana kieleckiej drużyny, jakby inaczej miało być. Liczymy na 1-8. Rozmawialiśmy przed chwilą z kibicem Korony z Tarnowa. Panowie też gdzieś tu z okolicy? Nie wiem, jestem centrum Kielc, tylko liczymy na Koronę Kielce. Widzę, że pan w bluzie, w szaliku, ale jakbyśmy chcieli zabrać do Kielc po tym meczu 3 punkty? Nie zabierzecie tych 3 punktów. Nie ma takiej opcji. 3 punkty zostają tutaj w Niecieszy. Ja dopiero jestem na pierwszym meczu w tej nowej ekstralidze, bo poprzednio byłem 65 lat temu, jak Tarnowia była. 68 lat temu była w 1948 roku.
byłem kibicem Tarnowi. Teraz się stałem na stare lata kibicem Termaliki, z Tarnowa jestem, także blisko nie jest. A to dlaczego akurat wybór na pierwszy mecz padł na Koronę? A bo było zimno, ja staruszek nie mam tak za bardzo zdrowia. Na pierwszy mecz wreszcie czekaliśmy wiosny i z sąsiadem się zdecydowali, że na wiosnę przyjedziemy na jakiś mecz. No i akurat wypadło dzisiaj na Koronę. Czyli trzyma pan kciuki za Termalikę, nie możemy liczyć na wsparcie? Tak, nie musimy to blisko Tarnowa, to nie wypadałoby za Koronę. Choć w Kielcach mam tam krewniaków, ale tam w duchu będę, no, żeby przegrali. No bo akurat jest taka sytuacja, że z Koroną muszą wygrać. O. Zmarłych piłkarzy Wólczanki Wólka Pępińska. Dziękuję. Minimum, właśnie nie.
Dawno nie było, co? Historia. Real Madrid. Nie, nigdy. Młodzieży, brawo. Brawo, młodzieży. Brawo, panowie. Brawo, panowie. O to chodziło, ej! To tak ci k***a tu jest, ej! Nie ma wszystkich, Ryman jeszcze. Brawo, Ryman. Wszyscy głodni. Brawo, Ryman. Wszyscy? To dawać. 3, 4. Kto wygrał mecz? Korona! Szczęście w tygodniu, że razem musimy zagrać z przodu i funkcjonuje to. No szczerze panie. Dawaj! Panowie, zapomniałem, że jak się to robi. Dawaj. Jak to się dzieje? Co się dzieje? Dajcie mi to za to. O lejle. Mosa. Mosa. Tiki-tiki-tamba. Tiki-tiki-tamba. Mademoiselle. Mademoiselle. Oh, lele. Mosa. Mosa. Tiki-tiki-tamba. Tiki-tiki-tamba. Mademoiselle. Mademoiselle. Oh, lele. Mosa. Mosa. Tiki-tiki-tamba. Tiki-tiki-tamba. Mosa. Tiki-tiki-tamba. Tiki-tiki-tamba. Oh, mademoiselle. Mademoiselle. Bravo.